Witam wszystkich serdecznie. Druga część odcinku. Po wielu tygodniach testów, jak widać, w wiaderku mamy dość dużo urobku. Tutaj już sobie raz dziabłem prędzej, żeby pokazać, że to nie jest nie wiadomo co. Tylko normalnie mamy tutaj... piach. I to wypompowała nam pompa, przez co nie musimy wchodzić do studni, żeby to robić. Więc jesteśmy bezpieczni, nie narażamy naszego życia ani zdrowia, bo praca w studni jest dość niebezpieczna. Dlatego niech za nas to pompa zrobi. Tutaj mam urobek z poprzednich testów. Tylko jak widać, woda już się zrobiła zielona, z racji, że to dość długo stało i tutaj jest troszeczkę większe nasłonecznienie i glony się wdały. A z racji, że jak już mam wodę, no to ją zużyję. Mam konewkę. No to się mi troszeczkę narozlewam, ale woda wraca w obieg. Powiedzmy tak. I to, że to wypompuję do wiaderka, nie znaczy, że tego nie zużyję. No i troszeczkę jeszcze i lecimy z tematem. Już widać, że w wodzie się zaczyna ruszać grunt. No i powiedzmy sobie, że tyle się udało wydobyć w tydzień, dwa, nawet więcej testów. A to, co mamy tutaj w tych wiaderkach, to jest pomału więcej, w tym jest najwięcej. To się udało zrobić, powiedzmy, że w jeden raz. Dlatego teraz się biorę za wyniesienie tego. Spróbujemy zlać tą wodę. No z tego nie, bo to już zruszyłem, zaś poczekam. To tak trwa około dnia, dwóch, zanim to zasiadnie. Więc wyniesiemy raz, dwa, trzy wiadra. Włączymy pompę i zobaczymy, jak to działa. I zobaczycie na żywo, jak to pracuje. Mamy czyste wiaderka. Wszystko przelałem. Poszło tutaj. Jest tego dużo. Musiałem troszeczkę dać do tego wiaderka. Troszeczkę dałem do tego wiaderka. No jest tego naprawdę dużo. Jakiś tam robaczek już sobie życie tam znalazł. Możliwe, że za jakiś czas się pokaże. No ale przejdźmy do pompowania. Wiaderka przygotowane, pompa jest jeszcze troszeczkę na powierzchni, jak widać, linka napięta. Troszeczkę już jest zdarta, zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Odpalimy sobie pompę, mamy jako pompę. Ruszyła maszyna. Nie widzicie, jakie to leci? Normalnie od razu leci gruz, jak to się mówi. No, już leci czyste. I o, w tym sztuka teraz, żeby pompa była troszeczkę przy dnie i jakby ją raz, jeden obrót popuściłem, już ona się wkopała. Damy sobie troszkę więcej, bo ją aż zaś się, ostatnio miałem problem ją uwolnić, tak ją zassało, o, jak widać, aż przestało cieknąć. No i musimy sobie tym troszeczkę mieszać, tak żeby pompa miała jakąś wydajność. Ale jak to się mówi, wszystko z umiarem. I praktycznie wyciągamy tyle, ile pompa daje radę. Więc z tego urubka będzie bardzo dużo. Troszeczkę to dłużej trwa, to napełnianie, z tego tytułu, że o, teraz sobie ją mocno podźwignę, jak widać. Jest duży przepływ, dam sobie ją niżej do tego piachu i wydajność spada. Ale za to mamy dużą... O, teraz dam ją do piachu. Wydajność prawie spada do zera, bo tyle piachu musi wycisnąć. Ale ją przytkałem i to taka zabawka troszkę. No i ją przytkałem. Albo bezpiecznik wybiło. No. To się ładnie bawimy. Jak to się mówi, tego jeszcze nie było. Dobra, wyłączymy. Załączymy. Nic się nie ruszyło. Jeszcze raz.
lekki dźwięk, że coś tam pompa chce robić. No, jak to się mówi, beta testy w najlepsze. O. Troszkę sobie dźwigniemy, żeby była na wierzchu. O. Tak ją wsadziliśmy do tego piachu, że prawdopodobnie nie była w stanie wybić w górę tego, co się tam dzieje. No ale widać, że to jest naprawdę gęste, bo to jest sam piach. No i pompa robi za nas, nie musimy tam wchodzić. Jesteśmy bezpieczni, nie udusimy się ani nic, no bo pompa robi za nas robotę. Mamy lekko na wierzchu. Damy sobie troszkę niżej, o 1/4 obrotu. No i widać, że przepływ spada, bo pompa się teraz wbija w dno. Chyba muszę zadźwignąć. Dźwigłem troszeczkę. Ciutka wydajność wzrosła, ale chyba się zaś zapchało, bo to niestety leci przez dużo węża i to ma też tak zwanego laga. Damy jeszcze troszkę wyżej. Co? Zaś muszę zrestartować pompę. O. Pociągło w dół, czyli ten cały syf, co tam się nagromadził w rurze. Zaś teraz wypcha go. O, było widać? Nie widzieliście, o co mi chodzi? Po prostu to zatyka wąż. Aż tyle tam jest tego syfu, że się zatyka aż wąż. No i pompa nie jest w stanie tego przecisnąć. Dlatego trzeba mocno z umiarem robić. No ale jest ładny urobek. Jakbym miał więcej wiaderek, no to naprawdę idzie to podgonić, tą robotę. Jestem zadowolony, bo jest opcji na drążenie studni wiele, a to uważam, że jest najlepiej zrobione ekonomicznie i czasowo, bo mamy jedno wiaderko w, nie wiem, w minutę, niecałą i bez wysiłku, bo sobie tylko tutaj klęczę. Mógłbym stać, ale klęczę, żeby nie uwalić się, bo jak właśnie widzieliście, tak żygło, to czasem się zdarza, że jak tak żygnie, no to jesteście cali z syfu. Tego warto sobie ten wąż tak dać w miarę bezpiecznie. A ja tylko go tak daję teraz, żeby było widać, ile tego syfu faktycznie idzie. No i praktycznie sobie pogłębiamy studnię bez większego wysiłku. Potrzebujemy pompę, troszkę myśli technicznej, troszeczkę praktyki, eksperymentów i jechane. I teraz sobie damy jeden niżej. No i pompa dalej jest w powietrzu, bo sobie wydrążyła, bo nam prawdopodobnie jedno wiaderko syfu wykopała zaś. No jest gitara. No i praktycznie mamy 3 wiaderka, no w takie 4 minuty niecałe. Gdybym miał więcej wiaderek, to by to szło jeszcze lepiej. No ale niestety są okupowane przez inne materiały budowlane, albo kwiatki, albo pomidory i te inne rzeczy. A widać, tu już się pomału zaczyna klarować. A teraz muszę wyłączyć to. Wyłączamy. I tyle w temacie na razie. Kontynuacja za 2 dni i zobaczymy, ile tego urobku się tutaj nazbierało. A później koniec testu z małym podsumowaniem i zobaczymy, co dalej. W tym momencie bym podziękował wszystkim, którzy dadzą łapkę w górę albo wrzucą suba. Jednak to jest ponad miesiąc kombinowania, myśl techniczna już od kilku miesięcy, więc dziękuję za wsparcie mnie lajkiem, subskrypcją bądź małą dotacją. Widzimy się jutro, dla Was za chwilę, czy pojutrze, jak to wszystko siadnie i zobaczymy, ile mamy urobku. Minęło około 24 godziny, bardziej w plusie, i mamy wszystko w wiaderkach siadło. Widać, to jest te pierwsze, jak się nie mylę, bo te było pierwsze.
Widać, że w tym mamy najwięcej, bo już tutaj chyba dopasowaliśmy sobie parametry napełniania. No i mamy przeszło pół wiaderka piachu ze studni w ciągu minuty, dwóch. Dwie minuty max i mamy pół wiaderka. Byśmy mieli więcej wiaderek, by szło więcej tego nazbierać. Tutaj przelałem sobie to, co ostatnio było w tamtych wiaderkach. No a tutaj jest ten szlam, co zbierałem prędzej, plus to, co mi nadbyło. No, nie wiem jak wy, mi się wydaje, że jest to dość dobre rozwiązanie i mało wymagające siły, sprzętu oraz jakiegoś tam zaangażowania ludzi, bo jedna osoba spokojnie może to ogarnąć. Jak się ma możliwość, to można to nawet prosto gdzieś tam na ziemię wywalać. No ja z racji, że chcę tutaj mieć w miarę czysto, to do wiaderek zbieram, no i uzbieram sobie piasek. Piasek się do czegoś innego przyda, bo na początku jeszcze był taki muł, ale już widocznie jestem dużo głębiej. Więc na razie uznaję, że jest naprawdę spoko. Projekt udany, można go zamykać. Jeżeli ktoś wytrwał do tego momentu i chciałby podziękować, to może dać łapkę w górę, wrzucić subskrypcję albo wspomóc kanał podziękowaniem finansowym. No, miesiąc prac badawczych, no nawet echo łapie. Miesiąc prac badawczych się udał. Zaczynałem od momentu, że ten węzełek był tutaj na górze, jeszcze było trzy razy owinięte, teraz jestem tyle niżej, no tyle mi się udało wykopać, więc uważam, że jest naprawdę spoko. Nakład czasowy, finansowy i bezpieczeństwo przede wszystkim. Będę kopał dalej, bo chcę troszeczkę jeszcze pogłębić w tym roku i będę działał nad innymi tematami w najbliższym czasie. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za obejrzenie. Lajki, subskrypcje mile widziane. Jest możliwość wsparcia kanału i jak ktoś dotrwał do tego momentu, to zrobię takie otwarte pytanie. Czy uważacie, że powinienem otworzyć zrzutkę na moje projekty i na mój kanał? Na rozwój kanału, rozwój projektów i tym podobne. Dajcie znać w komentarzach. Na pewno wezmę to pod uwagę. Więc ja dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.